Niektórzy w wyborach nie mierzą zbyt wysoko, co nie znaczy, że nie liczą na wejście do Sejmu. Drudzy z kolei w tym roku osiągnęli sejmową pełnoletność, ale pewni zwycięstwa nie są. Jeszcze kolejni wyliczają innym wizyty w biurze poselskim. To w skrócie kolejny dzień kampanii w województwie śląskim, któremu przyglądał się dziś Paweł Jędrusik. Najpierw jednak te ogólnopolskie, w teorii najważniejsze, choć nie każdy się z tym musi zgadzać. Droga do wyborów będzie kręta i wyboista, trzeba patrzeć pod nogi, ale i uważać, żeby nie zahaczyć głową ani dachem samochodu. Bardzo wysoko mierzę, 2,4 metra to jest wysokość, powyżej której nie wolno wjeżdżać pod wiadukt Mistrzów na Glince w Tychach. I pamiętajcie wszyscy, że czasem lepiej zawrócić, jest trzecia droga, warto o tym pamiętać. Zawracać z Katowic nie zamierza premier Mateusz Morawiecki, który choć pochodzi z Wrocławia, to tu powalczy o głosy. I to z pierwszego miejsca, jak lokomotywa wyborcza. Dla Koalicji Obywatelskiej, krótko mówiąc, gorol. Mateusz, chłopie, ligotę nazywasz ligocicami, gotkę mylisz z gwarą, do biura nie chodzisz, chcieli ci je zamknąć, a nawet zamurować. Nie masz tutaj działek, nie masz kamienic, nie masz nawet mieszkania, no chyba że jakiś bezdomny ci coś ostatnio ofiarował. Więc Mateuszu, nie kłam tutaj. Dzisiaj chcieliśmy po pierwsze przypomnieć, że od 4 lat pan Mateusz Morawiecki unika jakiejkolwiek rzetelnej debaty o naszym województwie. To jest jedyny w historii premier, który nigdy nie stanął do debaty z kimś z opozycji. No cóż, podąża chyba śladami swojego pryncypała, który też z odwagi nie jest zbyt słynny, ale tu na Śląsku niczego nie musi się bać. My jesteśmy naprawdę bardzo gościnni. Wprawdzie nie na Śląsku, ale w Zagłębiu, jak w domu, czuje się z kolei Waldemar Andzel, który w tym roku osiągnął sejmową pełnoletność, bo na Wiejskiej zasiada od 2005 roku. I choć w jego przypadku sprawa powinna być oczywista, niczym kwestia wyniku meczu Niemcy-San Marino w piłce nożnej, to sam kandydat tak pewny się nie czuje. Żadne wybory nie są formalnością. To wymaga jak zawsze skupienia, dużego wysiłku, zaangażowania. Tyle, że poseł musi być 4 lata zaangażowany, pracuje, żeby mieć szansę, to trzeba 4 lata ciężko wypełniać obowiązki. Ja zawsze bardzo poważnie każde wybory podchodzę i z pokorą podchodzę do wyborów. Z kolei pod ścianą płaczu stoją politycy Polski 2050. Mural w Mysłowicach ma być symbolem opłakiwania polskiej edukacji, ale kandydaci do Sejmu mają już na to receptę. Trzecia droga to edukacja, w której wreszcie będzie słyszalny głos dzieci i rodzin. Bo w szkole, w przedszkolu, w żłobku powinni decydować specjaliści, nauczyciele, rodzice i oczywiście powinien być też słyszalny głos dzieci, a nie politycy. Dzieci nie zagłosują, bo nie mogą, choć może szkoda. Głosy oddamy za to my, wielu po cichu licząc, że coś się zmieni, bez względu na to, kto będzie rządził. Bylebyśmy tylko po 15 października nie musieli powiedzieć niczym w memie. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził.